Cześć wszystkim, Chris z tej strony, witam na gospodarstwie na mapie Zielonka. Mamy sierpień, zrobiliśmy zbiory. No, tu już zdążyłem poorać wszystkie pola. Teraz tu jeszcze leci kultywator, znaczy dokładnie brona talerzówka, żeby to jakoś szybko poszło, bo we wrześniu będziemy siali jęczmień. To stwierdziłem, że trzeba będzie wypożyczyć jakąś większą talerzówkę, drugą. O, tu mamy prawie 330 koni, 10,5 metra. Prawie możemy to, nie musimy kupować, możemy wypożyczyć. Farmnet. Nie pracowałem jeszcze tym, więc zobaczymy, jak to będzie fajnie wyglądało. O, mamy naszego nosejka. I później pewnie do siewu też weźmiemy jeden siewnik, który mamy. Podepniemy sobie na któregoś z ciągniczków, a pewnie weźmiemy drugi, bo pracy. No, tak, żeby to szybciej skończyć. O, tego coś przyblokowało. A coś, czyli słup. Dobra, przejdźmy, będzie chyba szybciej tak niż przeskakiwać. No, tu jest tak prawie, bo niby ten wymaga 150 czy tam 160 koni. Ta talerzówka, którą mamy, ten ma 145 sztejerek, więc daje radę, nie ma jakiejś wielkiej tragedii, może to będzie zwalniał pod górę, ale do przeżycia jest. A my jedźmy dalej, mamy tam troszkę większe chyba pola, które są do zrobienia, te dwa zostawimy tu na sztejerka, a tam sobie podjedziemy troszkę większą i może tamte trzy zdążymy zrobić, zanim on zrobi te dwa. Zobaczymy, jak to będzie szło. No, tam chyba 5,5 metra albo 4,5, tu jest 10, więc powinno trochę szybciej. O. No, panie Chris, tak pan szybko nawracasz. Ustawmy się tak, żeby było dobrze. A, bo to podwójne składanie. O, widzicie, nawet nie zwróciłem uwagi wcześniej, że to tak. O, jedźmy. No. W sumie całkiem. Prędkość też nie jest taka zła, więc jest dobrze. A tam kolega chyba jeszcze jeździ ze sprzedażą, znaczy nie ze sprzedażą, transport do wiezienia zbiorów do naszej fabryczki zupek. Nie wiem, trzeba teraz wrócić. Nie pamiętam, jaką mam, ale to już przyjedźmy ręcznie. Nie pamiętam, ile, jaką moc potrzebuje nasz siewnik, który mamy. Za chwilę zobaczymy.
tak teraz nie ma co jechać, więc... Bo dopiero we wrześniu można zrobić zasiewy jęczmienia. O, trzeba to sobie na miejscu, taki parking mogę stanąć przyczepką. Siewnik mamy. A, to nie nasz. Selwisa zagromasza. Ola. 3 metry 180 koni, tak? No, czyli de facto ten sobie spokojnie go pociągnie, drugi większy pewnie wypożyczymy. Pełny. No, możemy zobaczyć, jak ten sobie daje radę tutaj. Jeździ ładnie, a ten też sobie ładnie daje radę. Jeździmy w siebie. Jeszcze do połowy, a mówię, nie doszedł, to już przechodzi do połowy. Ale zobaczmy, czy jakiś siewnik możemy wziąć. Mamy 270 koni sześciometrowy z nawozem. Ten mamy 8 bez. Lemkena mamy bez nawozu. O, możemy tą Amazonkę pożyczyć, 15-metrową, więc powinna ładnie pociągnąć, chyba że będziemy coś ciekawszego mieli. 12-metrowa 300, chyba że tego awatara. A Farmet mamy tutaj 6-metrowy, a ten jest 12. A tu ma sam zbiornik. Z 6-metrowy. A Kwernelanda. 12 metrów, ale bez nawozu. Chyba się skończy na tym Horszu, na awatarze, bo nim chyba jeszcze nie jeździłem. Odcinku posieć. A skąd tu się kamienie wzięły? Przecież tu nigdy kamieni nie było, a nie ma włączonej opcji, żeby kamienie się pojawiały. Thank you.
chyba nie będę was przynudzał. Teraz puścimy. Jednak zakończymy ten odcinek. A jak będzie zafier, zaczniemy następny. Przecież cały. Jeszcze będzie 10-15 minut jazdy i cały czas to samo, to komu się będzie chciało to oglądać? Dobra, dzwoni do pracownika. Przestawmy tutaj. I startujemy. Także jak się komuś podobało, to